A następna pieśń nosi tytuł Właśnie tak miało być i znajduje się na tej płycie Pozdrowienia z Milagro. Ja wyjaśnię, o co chodzi z tym Milagro. Otóż Milagro to jest miejscowość, w której rozgrywa się akcja takiej powieści John Nichols, Fasolowa wojna. Powstała nawet ekranizacja tej książki, reżyserował to Robert Redford, chyba w 80-tych latach, albo w 90-tych. No i Milagro to jest dla mnie taki symbol, takiej beznadziejnej, prowincjonalnej dziury. To nie to, co taki Wrocław i pewnie nie rozumiecie w ogóle, o co mi chodzi. Ja pochodzę z małego miasteczka w województwie warmińsko-mazurskim, no teraz też mieszkam w takim małym miasteczku w województwie warmińsko-mazurskim, tylko takim trochę większym, tam nawet tramwaje od kilku lat jeżdżą, no. Oj, przepraszam. Zwariowali, bez walki się poddali, włożyli mundurki, przejęli się rolami. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Piewcy modernizmu, wyznawcy technokracji, walczą o zabytek na kolejowej stacji. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Napisali o wydarzeniu, kobieta w szpitalu, konkubent w więzieniu. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? U nas na osiedlu chłopcy się bawili, w sztuce latania się doskonalili. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Świat. Dziś co kilka kroków apteka i bank. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak,
tak miało być. Bo każdy chce być wszędzie, o każdej porze, a to jak wiadomo, udać się nie może. Czy właśnie tak, tak miało być? Czy właśnie tak, tak miało być? Thank you.